postawię tezę, że poza absorpcją środków na budowę układu, na zmianę układu komunikacyjnego, czyli budowę średnicówki, połączenia z autostradą i tak dalej, poza tą inwestycją, tu praktycznie nie powstają sensowne inwestycje, które służyłyby rozwojowi tego miasta. Tu nie jest tak, że unijne euro, które tu wpływa, w perspektywie roku, dwóch, da 2, 3, 4 euro nowego pieniądza. Nie, to jest jakiś gadzia czas. Od płota do płota, prawda? Trudno powiedzieć, jak gdyby zapytać o efekt, ekonomiczny efekt większości tak zwanych unijnych inwestycji w tym mieście, to w zasadzie odpowiedź jest niemożliwa. Tu nie dostaniecie sensownej odpowiedzi. Pokazać, ile z tych inwestycji miało, czy ma, jakby przynosi efekt tworzący miejsca pracy, czy poprawiających warunki dla przedsiębiorców do gospodarowania w tym mieście, do inwestowania i tak dalej. No nie ma takich, nie potraficie takich rzeczy wskazać. I to jest fatalne. Tu też, to też jest grzech przeciwko naszej obywatelskości.